Gratuluję. Tak rozpoczynamy dzisiejszą rozmowę Elki w naszym studiu. Natalia Czerwonka i Marian Grzynowski. Natalii Czerwonki chyba już dzisiaj nie musimy nikomu przedstawiać. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak było? No, było niesamowicie. Ja powiem, że ostatnie wrażenia są takie niesamowite. Emocje są tak ogromne, że dostałam takiej motywacji, myślę, do treningu. Nie tylko dzięki temu medalowi, ale dzięki tym emocjom i przeżyciom niesamowitym, że tu 4 lata naprawdę wartkiej pracy się szykują. Mam nadzieję, że twoje samopoczucie poprawiały nasze radiowe SMS-y, które podpytywały, jak to. Tak, SMS-y, e-maile, ja bardzo serdecznie za to dziękuję. Na portalu też dało się zaobserwować, że mimo tego pierwszego potknięcia, chociaż nie wiem, czy można nazywać to potknięciem, dla nas jesteś wielkim człowiekiem, bo żeby znaleźć się na olimpiadzie, no to wiadomo, trzeba potrafić coś zrobić, a ty potrafisz to zrobić. Jak przeżyłyście ten pierwszy moment, który był na pewno trudny dla was? Ja powiem, że to było dla nas bardzo ciężkie przeżycie, bo my chciałyśmy jak najlepiej, chciałyśmy się zaprezentować z jak najlepszej strony i niestety nie wyszło nam, nie wyszło, wyszło gorzej, powiem, od oczekiwań wszystkich i to nie tylko ja pojechałam tak, ale także również koleżanki z mojej drużyny, także wszystkie byłyśmy załamane. Nie powinniśmy tego czytać, co się działo na internecie, ale czytałyśmy, dochodziły do nas także na różne prywatne maile, wiadomości od różnych ludzi niemiłe. No, dziękować tylko możemy za te miłe słowa otuchy, takie też się znalazły i takie nas podniosły na duchu i ja myślę, że pani trener i trener Abratkiewicz tak nas mobilizowali i nastawiali na ten bieg drużynowy, żeby zamazać wszystko, po prostu wszystkie złe wspomnienia i się udało. W trakcie połączenia telefonicznego, kiedy byłaś w Kanadzie, mówiłaś, że był taki przykry moment, gdzie ktoś wręcz zrobił ci no, wpis na naszej klasie. Tak, no były takie momenty. Ja osobiście odpisałam temu panu grzecznie i on mi odpisał, przeprosił mnie, zmienił zdanie na temat sportu, na temat tego, jak tam pojechaliśmy, a potem to już dostawałam tylko od niego same gratulacje. Czyli zagrały także też pewnie u niego emocje. Ta pierwsza chwila, no kurczę, nie udało nam się, ale jednak to jest sukces. Wbrew pozorom jest to sukces, bo znaleźliście się wśród najlepszych zawodników całego świata. To trzeba powiedzieć wprost. Wśród najlepszych zawodników. Tak, my bardzo ciężko pracowałyśmy, żeby się zakwalifikować na igrzyska. I to nie jest tak, że to są wszyscy sportowcy, tylko są sportowcy jeszcze, którzy siedzą w domu i marzą, żeby tam być. I także my spełniłyśmy jedno swoje marzenie, drugie już z medalem i teraz czekamy naprawdę tylko na Soczi. Gorące powitanie w Warszawie. Czy dzisiejsze w Lublinie było równie ciepłe? Tak, równie ciepłe. Ja myślę, że trochę bliższe sercu, bo to jednak zawsze jest dom. W Warszawie były ogromne emocje. No tutaj tak samo i naprawdę dużo ludzi. Ja bym się tyle nie spodziewała i bardzo cieszą mnie dzieci ze szkoły numer 7 sportowej, także ja bardzo bym chciała, żeby ten sukces ich zmobilizował do pracy. Podpytam o tą rzecz, o której wszyscy mówią. Jesteś medalistką, ale nie jesteś medalistką. Jak to jest? Jaką masz na dzisiaj informację? Jak to wygląda? Ja powiem tak, dla mnie to było bardzo ciężkie przeżycie. Ja, kiedy dziewczyny przejechały linię mety, popłakałam się i wiem, że to wszędzie było pokazywane w telewizji. Także łzy radości były niesamowite. Dopiero gdzieś tam po jakiejś chwili czasu, gdzieś tak pomału dochodziło do mnie, że ja nie jechałam, że oglądałam te zawody. Jestem traktowana jako członek ekipy i przez dziewczyny, i przez trenerów, także to jest niesamowite, jak ja to przeżyłam. Wczoraj na lotnisku dostałam deklarację, że szykuje się dla mnie replika brązowego medalu, także będę miała swój medal i ja myślę, że zasługa w tym medalu moja jest też i podkreślają to na każdym kroku i dziewczyny i trenerzy, bo ja brałam udział w biegu drużynowym, który nas zakwalifikował na igrzyska, także gdyby nie ten bieg, to w ogóle by nas tam nie było. No i ja tylko mogę dziękować za te przeżycia, które one mi teraz dostarczyły. Aż mam emocje, jak to wszystko mówię i dreszcze mnie przechodzą. Powiedz, jak przyjęłaś decyzję drużyny, bo to była decyzja drużyny, że nie startujesz w grupie, tylko będziesz tą rezerwową. Tak, ja powiem tak, miałam jechać ten drugi bieg, ten bieg o medal. Ja już byłam gotowa do startu, miałam rozmowę ze swoją panią trener, bardzo poważną, no i myślę, że to była nasza wspólna taka decyzja, że jeżeli Katarzyna Woźniak jedzie dobrze, no to jednak konia, który biegnie na wyścigu, dobrze się nie zmienia i to była także nasza taka wspólna decyzja, no i nie ma czego żałować, no jest medal. Czy możemy się spodziewać, że będą kolejni medaliści z Lubina?
Olimpijczycy? No, ja jestem święcie przekonany. Jestem święcie przekonany, że sukces Natalki na pewno zmobilizuje tych zawodników, którzy trenują w naszym klubie. Ja jeszcze chciałem podkreślić, że to jest druga olimpijka, bo pierwsza olimpijka była w 1984 Liliana Morawiec, która startowała w Sarajewie. Natomiast chciałem tu właśnie podkreślić taką ciekawostkę. Natalka się dzisiaj dowiedziała o tym, że w zeszłą sobotę i niedzielę odbywały się takie nieoficjalne Mistrzostwa Europy Dzieci w Hereven i tam mamy taką młodą zawodniczkę, Ziomę Kaja, która uzyskała rekord tych zawodów. Jest to w tej chwili najlepszy wynik w Europie, jeżeli chodzi o 12-latków. 43,88. Tu siedzi obok mnie olimpijka. Mam nadzieję, że Ziomek Kaja będzie tą nadzieją olimpijską. Nie tylko ona, bo mamy wiele naprawdę zdolnych dziewcząt, jak Patrycja Zachariasz, Angelika Wójcik. No musiałbym tu masę nazwisk wymieniać. Ja jestem święcie przekonany, że za 4 lata na olimpiadzie wystartuje Natalka w Soczi na zimowych igrzyskach. I nie tylko sama, a jeżeli nie na najbliższych, to na następnych, gdzie jeszcze nie wiemy, gdzie się odbędzie oczywiście igrzyska, że wystartuje z Lubina co najmniej z 2-3 osoby. Jest taka możliwość. Natalio, powiedz, zaczynałaś na torze w Lubinie. Dzisiaj na tym torze taki szczególny moment, honorowy przejazd. Taki sentyment jest? Jest ogromny sentyment. Tym bardziej, że ja tu po drodze, jadąc z panem prezydentem, dowiedziałam się, że tor będzie kryty. Ja się bardzo z tego cieszę. I deklaracja od pana prezydenta była taka, że wie, że ja się z tego cieszę i że bardzo bym chciała, żeby powstał tu 400-metrowy tor kryty, żeby mogła przy swojej publiczności zdobywać medale i cieszyć się tymi sukcesami. I pan prezydent powiedział, że jeżeli powstanie szkoła mistrzostwa sportowego, to będzie się starał może o pełnowymiarowy tor. Uważasz, że łyżwiarstwo szybkie w Polsce ma szansę? Można powiedzieć, że cały świat jest zaskoczony tym naszym sukcesem. Polska, łyżwiarstwo szybkie, tak, a tutaj brązowy medal. Cały świat jest zaskoczony i my otrzymywałyśmy naprawdę gratulacje od mnóstwa osób, nawet siedząc na stołówce w wiosce olimpijskiej, przychodzili koło nas ludzie, wszyscy się cieszyli, Holendrzy, potęga taka łyżwiarska, Niemcy, udowodniłyśmy wszystkim ludziom, nie tylko w łyżwiarstwie, że no, rzeczy niemożliwe nie istnieją, można zrobić wszystko, jeśli czegoś się bardzo pragnie i my to tak jakby przeskoczyłyśmy wszystko, także można, wiemy już, że można. Ja jeszcze tu chciałem dodać odnośnie obiektów sportowych, odnośnie tego toru. Dwukrotna medalistka złota i brązowa Martyna Sablikowa właśnie tutaj uczyła się jeździć na łyżwach. Trenowała tutaj w Lubinie. Czeszka, tam też nie ma toru. Jest to wyjątkowa dziewczyna, która zdobyła 3 medale. Właśnie tu w Lubinie uczyła się jeździć i trenowała z tym swoim Peterem Nowakiem tutaj w Lubinie. Na zakończenie jeszcze pytanie o atmosferę w Kanadzie. Jak to wygląda? Kolory narodowe mamy podobne. Czy równie ciepło zostaliście tam przyjęci? Zostaliśmy ciepło przyjęci. Tam ludzie są niesamowici. Atmosfera na ulicach była niesamowita. Naprawdę tłumy ludzi. Myślę, że takie przytłoczenie też było przed tym 1500, bo wychodziło się na ten stadion. Naprawdę pierwszy raz taka publiczność. Oklaski, wrzawa, także myślę, że to takie też było doświadczenie nowe i tylko przy takiej publiczności startować. Jaką pamiątkę przywiozłaś dla Lubinian z Vancouver? Dzisiaj ją pokazałaś i przekazałaś prezydentowi. Tak, ja przekazałam flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na której zebrałam wszystkie podpisy polskich łyżwiarzy i medalistek, także myślę, że ona zawiśnie w Urzędzie Miasta i będzie wspaniałą pamiątką. Natalio, jeszcze raz gratulacje od całej redakcji Radia LK. No i podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy, Natalia Czerwonka, olimpijka, medalistka i Marian Węgrzynowski, szef klubu Kuprum Łyżwiarzy Szybkich z Lubina, byli gośćmi Rozmów LK. Dziękuję wam. Dziękujemy.